Dzień dobry, witam, to Antaos i zapraszam was na Let's Level Soul Codem 2. Tak więc ostatnim razem zostaliśmy napadnięci przez... podobno... armię państwową Republiki Toran. Jednak to się wszystko okazało być podstępem naszego komendanta razem z księciem Luka, który najwidoczniej nie chciał traktatu pokojowego i chciał wymordować młodych żołnierzy tylko po to, by mieć powód do podjęcia się wojny z Republiką Toran. Tak więc zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Nam, albo lepiej mówiąc, naszemu bohaterowi i jemu przyjacielowi, no, jeśli przeżył tą przechadzkę w rzece, udało się uciec od tej masakry, ale zostaliśmy schwytani przez armię najemników. Najemników dowodzonych przez znane nam postacie z pierwszej części Soikodema. Mianowicie przez Flika i Wiktora. A teraz, żeby zarobić na swój obiad, musimy posprzątać w tym schowku przechowalni. Tak więc bierzmy się zaraz do roboty. Bo żołądek nie sługa, a głód również boli. Tak więc ustawimy tę skrzynię jak należy. Zaraz wygląda lepiej. Ach tak, miałem zrobić coś z tym sznurkiem. Na razie go sobie wezmę. O tej bronie. Tak, wpuścili jeńca wojennego do pomieszczenia, gdzie bronie są wystawione. I nic więcej nie ma. Włócznie są tutaj również. A to są chyba worki z węglem. Ale nie mają opisu. Ale wygląda to na węgiel. W porządku. Tak więc posprzątaliśmy. Zobaczmy, co jeszcze dla mnie masz. Więc co to na to? Wow! Wykonałeś dobrą robotę. Doceniam to. Miło słyszeć. Jestem dosyć zmęczony, albo oczywiście. Oczywiście, że tak. Aha. Dobrze powiedziane. Jak czy owak, nadeszła pora na zupę. Om niom niom. Przepraszam. To wszystko, co mamy. Racje ostatnio są dosyć ciasne, małe. Dzień dobry, Antaos. Wyglądasz dobrze. Ok, mam dla ciebie ważne zlecenie dzisiaj. Co tam jest? Słuchaj i pamiętaj, idź do przechowalni i weź dwie pary butów. A potem przynieś mi trzy krzemienie od kowala. I dwa worki mąki z... sklepu z przedmiotami. Będę czekał tutaj, dzięki. Okej. Jesteś kowalem? Co? Chciałbyś krzemienie? Ile ich potrzebujesz? Podziała trzy.
Okej, tutaj masz. Tylko by ci nie upadły, jak będziesz wracał. Tak, to taka daleka droga. Ej. Wojna skończona. Spodziewałbym się, że nie będziemy potrzebować już broni. Ale spojrzenie na twarzy Wiktora sprawiło, że się nieco martwię. No, nie dziwię się. Ej, czego ty chcesz? Nigdy ciebie tutaj nie widziałam. O, więzień, he? Więc o co chodzi? O, racja, buty. A ile ich potrzebujesz? Dwie pary. Tak, mam je. Dla ciebie. Tak jest mała sztuczka, żeby dostać parę butów za darmo. Przed skokiem w przepaść można swoje buty zdjąć i dać je Jovemu. Jeśli chodzi o ekwipunek, ja mam jedne buty założone, no właśnie. A teraz w itemach mamy dwa nowe. I wtedy mogę zapytać o trzy. I jeśli tą trzecią parę butów sobie założę, w ekwipunku będę mieć dwa, w wyniku czego miałam jedną parę butów za darmo. Tak więc nasza misja obejmowała jeszcze... dwa worki mąki, jeśli dobrze pamiętam. Co? Mąka? Przykro mi. Nie mamy więcej mąki teraz. Musisz iść do wioski Ryube. Okej. Okay. Wy chłopaki. Jesteście dzieciakami, które Wiktor znalazł? Znaczy, że znalazł nas więcej? Jednak Jovi tu jest? Czy jak? Wy jesteście tymi chłopakami. Okej? Okay. Liczba mnoga? A powiedzieli, że stracili go z widoku. Podejrzane. O! Dzieciak! Ty jadłeś? Wiesz, jedzenie jest tylko dla tych, którzy swój dzień spędzają na ciężkiej pracy. Myślę, że Paul ma dla ciebie zupę gotową. Wygląda to, że sporo ostatnio pomagałeś. Tak, przesuwam skrzynię. Z całe 2 minuty. Tak, tak, zupa, zupa! To wszystko, na co się cały dzień już cieszyłem. Okej. Okay. Możecie się, kolesie, po prostu zamknąć i jeść? Leona chyba głodna tam siedzi. Myślę, że wrócę do swojej wioski. Okej. Okay. Masz własną wioskę? Cieszę się, że wojna się skończyła. Ale to jedzenie jest okropne. Ej, im smakuje. Już mamy tutaj. Ale nie mogę tutaj nic zrobić. Przechowalnia taka. Chcesz coś ode mnie, chłopcze? Oho, wróć do mnie za parę lat. Wtedy chętnie ciebie nauczę paru rzeczy. Leona?
Przystawia się do dzieci? No, no. Nieładnie. W porządku. Daj mi dwie pary butów. Dwa krzemienie? Powiedziałeś trzy. A co z mąką? A, rozumiem. Mąka się skończyła. Słuchaj. Poszedłbyś do Ryube, do wioski Ryube dla mnie? Nie martw się, to nie jest daleko. Ale nie możesz iść samemu. Ktoś będzie musiał ciebie wziąć ze sobą. Idź i porozmawiaj z Leoną. Co? Z Leoną? Jesteś pewny, że z nią? Ja pójdę i otworzę ci drzwi. Ale z Leoną? Ona się mi przestawia. Ja się jej boję. Figurę ma, ale jest tyle starsza. Jesteś pewny, że z nią? Jesteś całkiem sam, racja. Ej, widzisz tą śliczną dziewczynę tam? To jest Leona. Wspaniała, czyż nie? Cóż, tak czy owak, idź ją zapytać. Ona znajdzie kogoś, kto pójdzie z tobą. Aha, czyli nie ona pójdzie. Propozycja do przyjęcia. Nie, to prędzej nie było. To? Gengen lubić ogień. Ogień ciepły. Gengen zawsze lubić ciepło. Okej. Mam nadzieję, że Gengen wyrósł z kamieniołomów czasów. Ej, chłopcze. Czego chcesz? Kogoś, kto by szedł z tobą? Na wyprawę do... Na zlecenie do Ryube, he? O, okej. Okay. Gengen! O, ja? Czego oni chcieć? Od Gengen. Czego Leona chcieć? Ty chcieć Gengen? Albo jedzenie być gotowe. Gengen, przepraszam, że proszę ciebie, byś nęczył. Ale mógłbyś zabrać tego chłopaka do Ryube ze sobą? Gengen żołnierz! Gengen nie nianka! No nie bądź taki, taki wspaniały wojownik koboltów jak ty. Powinien uhonorować prośbę damy. Masz rację, moja pani. Chodźmy, chłopcze. Idź za Gengen. Ach, Gengen! Dokąd ty idziesz? Gengen zabrać dzieciak do Ryube? O chłopcze, naprawdę? Zabierz mnie ze sobą. Tutaj. Skończyłaś ze swoimi zadaniami od doktora Huan? Tak. Dostarczyłam lekarstwo. Nigdy nie byłam w Ryube i doktor Juan pozwala mi na to, żebym się odrobinę spóźniła. Gengen musi niańczyć dwa dzieci. Proszę, szanowny wojowniku kobolcie. No okej.
Zostawić to do Gengen! Tak! Gengen dołącza do drużyny. Jaki tuta, która ma runę medycynę? Zobaczmy. Automatycznie używa medycynkę na zranionej postaci. Jak tam jej ekwipunek? Ma sporo medycynek. W porządku, z tą drużyną raczej nie zginął. Ej, przepuścisz mnie? Więc idziesz z Gengen i Tutą. Jeśli Gengen jest z tobą, będziesz w porządku. Okej, Antaos. Ryube jest na północny wschód stąd. Znajdziesz go, jak po prostu pójdziesz wzdłuż drogi. Zdobądź troszkę mąki w sklepie z przedmiotami. Nie będziesz musiał za niego zapłacić. Mamy szczęście, więc życzę ci szczęścia i nie zgub się. Zostaw to mnie, powiedział Gengen. To jest ten fort. Jaki fajny lisek. Paski? Ruf, ruf, ruf. Ruf, ruf, ruf. Ruf, ruf. Trenujesz go? Haha, czy nie jest słodki? Znaleźliśmy go, był bardzo głodny. Jest fajny. Ty! Spójrz na to! Na to tam! Co? Gdzie? Widzieć? Na fladze? Co myślisz? To jest niedźwiedź na fladze, który Wiktor sam użył. Na niedźwiedzia. Cel strzelecki. Wygląda na niedźwiedzia. I szmaty tu wiszą. Ale nie mogę do nich sięgnąć. Czy po co by mi one były? Stabeczka. Z tymi mieczami. Ktoś robi sobie przerwę. Na służbie. Myślę, że sobie tu odpocznę. Leniuchu jeden! Nie mogę nic zrobić. Obejrzymy sobie drugą stronę. Stabeczka. Wieża, miecze jakieś. Dużo stąd nie widzę. Grafika dziwnie mi tu faluje. Będę musiał to jeszcze naprawić. Nie?
Głęboka studnia. Głęboka, ciemna studnia. Okej. Zobaczmy. Ej, Antaos, tu tam. Słuchajcie. To jest wielki świat z wielką ilością potworów na zewnątrz. Bądźcie ostrożni. Gengen. To nie jest leśna ani górska droga. Nie powinno być aż tyle potworów. Racja, Antaos? Żołnierz nie musi być zbyt pewny siebie. Gengen jest dowódca tej grupy. Więc nazywacie mnie teraz Kapitan Gengen. Okej. Kapitan Gengen. Jasne, Kapitanie Gengen. Okej, wszyscy. Tutaj my idziemy. Zostańcie z kapitanem. Tak jest, panie Kapitan Gengen. Więc zakładam, że to jest Ryuwe. Więc jak się to sprawdzi? To też może atakować? Zobaczmy. Troszkę przycina, dziwne. Otrzymaliśmy obrażenia, ona nas nie uleczyła. I troszkę mi przycina gra na mapie. Zanim pójdziemy dalej, będę musiał to skorygować. Miasto portowe Radat. Jo, naprawiamy śluzę, bramę śluzową, więc nie możesz przejść przez ten most obecnie do Radat. Okej. Ruszamy właśnie śluzę, jest to niebezpieczne, nie możesz przechodzić. Ej, nie próbuj się tu przepychać. Idź do domu. Ej, okej. Nie tak nie uprzejmie. Akurat je otwieramy. Ruszaj dalej. Wychodź stąd. Okej, jasne. Ale to nie moja wina, jeśli krzywdę sobie zrobisz. Ej. No nie może na razie przejść, bo otwieramy bramę śluzową, więc wygląda na to, że to troszkę potrwa. A mówisz to samo. Ej, witaj. No chodź. Skąd jesteś? Z Fortu Najemników? Na wschód stąd? Tak, a ty? I ustawiamy bramę śluzową. Więc... A oni ustawiają
bramę tamy, lepiej mówiąc. Więc nikogo nie przepuszczą. Mówią, że to jest zbyt niebezpieczne. Ale nie mogę dostać się do domu. No cóż. Może przepłyniesz? Jest tu dosyć. Ale nic tutaj więcej nie mogę zrobić. Cóż mamy tutaj za plażą? No, nie da się przejść, to tylko trawa. Chociaż to chyba nawet las jest. Mamy 6 przeciwników. I naprawdę dziwnie przycina. A czeka nas naprawdę dużo walk. Więcej medycynki. Tak więc powiedziałbym, zrobiłbym sobie tu krótką przerwę. Chciałbym ustawić walki tak, by nie przecinały. I wrócimy z powrotem do gry, jak uda mi się to poprawnie ustawić. Tak więc dziękuję wam za uwagę i zapraszam was do kolejnych części serii. Duantaos. Over and out.